Dzień dobry, witam serdecznie w piątek, ostatnia sesja tego tygodnia. Mamy piąty dzień lutego. Zapraszam na poranny przegląd techniczny EURUSD. Na początek tutaj mamy szeroki interwał sesyjny i strefę, docelową strefę wsparcia na współczynniku 61,8 FIBO. Bardzo silna biegunowość tutaj też związana z tymi wierzchołkami w październiku, w listopadzie. Cenowo tutaj nam to wypada 1,1890, to jest ten target. Patrząc na obecne wyceny, około 70 pipsów nam brakuje do tego, co znajduje się o godzinie 8, jeśli chodzi o wycenę euro USD. No i prawdopodobnie zapowiada się, że to będzie już schemat na otwarcie nowego tygodnia, na nowy tydzień. Mimo że wczoraj bardzo silne spadki, około właśnie 70 pipsów rynek nam wykonał czarnej świecy spadkowej. Nawet jeżeli dzisiaj będzie podobna świeca, to spokojnie będzie okazja, żeby już na otwarciu nowego tygodnia wykonać ewentualne wejście w długą pozycję, jeżeli takie sygnały popytowe się pojawią. Więc myślę, że spokojnie można sobie ten układ gdzieś tam z jakimś alertem odstawić już na nowy tydzień, bo to jest szeroki interwał sesyjny, także jak najbardziej zdążymy się tutaj jeszcze załapać, jeśli układ będzie rozgrywany. Jeśli chodzi o DAX-a, mamy nowe tutaj lokalne szczyty, idziemy na nowe historyczne, w zasadzie ponownie 14.130 mniej więcej, wczoraj wzrosty, układ korekcyjny tutaj nie był rozgrywany, ta korekta była bardzo płytka, cały czas widzimy, że ten popyt się utrzymuje na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o ostatnią sesję tego tygodnia na DAX-ie, nie będę schodził już na niskie ETF-y, tutaj wysokie rangą poziomy są rozgrywane, bo myślę, że warto się odnieść przede wszystkim do tego maksimum historycznego na DAX-ie, a więc 14.130. Tutaj w tej strefie powiedzmy od 14.100 do 14.130 możemy uznać ten poziom jako obecny opór na niemieckim indeksie i odnosić się ewentualnie do tej strefy cenowej. Zobaczymy, jak rynek kasowy też się otworzy. Wczorajsze wyceny w okolicy 14,70 punktów, a więc już bardzo blisko tego wskazywanego tutaj przeze mnie teraz poziomu oporu. Zobaczymy, jak z kasowym wystartujemy, czy bliżej, czy dalej tej linii horyzontalnej. Ewentualnie można później dla średnioterminowców bardziej próbować rozgrywać tą strefę oporu, czy to będą sygnały prospadkowe bardziej, czy to wybicie górą z sygnałem wzrostowym. Tu w jaki sposób można też postąpić w tych okolicach. GBP/USD też kasuje te lokalne mierzenie. Wydawało się, że spadki mogą być kontynuowane na kablu, natomiast powstrzymuje je współczynnik 61,8, tak jak też wspominałem. Tutaj 7,86 sobie wskazywaliśmy i 61,8 jako dwa targety na GBP/USD na najbliższe godziny. To było wczoraj. I ten schemat jest wypełniony właśnie na 61,8, poziom cenowy 1,3570. Pozostawiamy tutaj nasz poziom wsparcia. Bardzo silny popyt się uaktywnił po godzinie 11 w dniu wczorajszym. I dzisiaj otwieramy się w okolicy 1,3680. I w takim nieco szerszym terminie spodziewam się, że na kablu już nie do końca dzisiaj będzie co grać. Wsparcie daleko, opór daleko i jeśli chodzi o nieco szerszy pogląd, to kolejne podejście w okolicy 1,3750. Tutaj myślę, że definitywnie zakończy się wybiciem górą i kontynuacją w zasadzie tego trendu wzrostowego w ujęciu średnioterminowym na kablu. Dolar jen, podobna sytuacja. Tutaj jen japoński dużą słabość ostatnio wykazuje. Mamy tą korektę spadkową do rozegrania, natomiast to dzisiaj nam się to za bardzo nie przyda i też tak naprawdę na UIK-u te wzrosty postępują całkiem nieźle i ciężko będzie tutaj dzisiaj coś rozegrać. Patrząc jeszcze na interwał sesyjny, w jakim punkcie się znajdujemy? Jeszcze zobaczymy sobie z szerokiego swingu, rozłożymy kwiatkę. No tak, no obecnie mamy 105,57, to jest 106
0,7 powiedzmy, a więc około 50 pipsów nam brakuje do nieco szerszej strefy oporu, właściwie szerokiej strefy oporu, bo z interwału sesyjnego, a więc duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj te strefy nie zostaną osiągnięte i też nie będzie okazji tego rozegrać. Patrząc też na interwały dzienne i podchodząc tak bardziej statystycznie z prawdopodobieństwa, to zobaczcie, ile tych świec sesyjnych już jest białych. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Wczoraj była siódma sesja. Dzisiaj mamy kolejną ósmą sesję. Byłaby to już ósma sesja pod rząd biała, wzrostowa, więc podchodząc tak z punktu widzenia bardziej statystycznego prawdopodobieństwa, ja tutaj szukałbym oznak podaży i ewentualnego shorta na zamknięcie tygodnia. Taką pozycję powiedzmy od godziny 9 do godziny 16 do godziny 20 do zamknięcia tygodnia. Tu mamy pierwsze potwierdzenie z długimi górnymi cieniami. To jest zagranie nieco w innym schemacie trochę oczywiście i trzeba innymi narzędziami trochę też się posługiwać. Być może warto gdzieś na przykład na interwale M5, M15 posłużyć się jakąś średnią kroczącą, która będzie nam wskazywała sygnał do wejścia może w shorta po wybiciu jej dołem, tak? Bo spodziewam się, że tutaj dzisiejsza sesja taka na zamknięcie, na odwrócenie sentymentu może na dolarienie być spadkowa właśnie. Jeśli chodzi o złoto, mamy fajne odbicie od schematu, który wyznaczałem. Struktura, przedstawiałem ją we wczorajszym wpisie też na blogu. Poziom złożony z klastra mierzeń 886 i 170, 127 i 2, okolice 1785, 1780, a więc około 5 dolarów, no 4 dolary w zasadzie, nawet niecałe tutaj ta strefa wsparcia. Rynek nam tutaj odreagowuje, natomiast nadal jestem ustawiony tutaj spadkowo na złocie. Jeżeli ktoś tutaj nadal trzyma longa, którego w tych okolicach zawarł, no to myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo siła tutaj tej podaży była bardzo duża, a to, co się dzieje na odreagowaniu, raczej nie sugeruje zbyt wysokich rejonów, jeżeli chodzi o złoto. 1805 może, 1805, może 1810, natomiast też może warto gdzieś tam z jakiejś średniej kroczącej korzystać, może na interwale M30, H1, żeby po prostu nie oddać tego zysku, który aktualnie gdzieś został wygenerowany, chociaż te wzrosty bardzo, bardzo powolne, około powiedzmy, dało się złapać z tego jakieś 10, 12, 14 dolarów na tą chwilę.